Ależ już czujecie zapach wiosny? Ach, gdyby tylko zima mogła pachnieć równie pięknie, mroźny pałac nabrałby zupełnie innej mocy. Póki co panuje w nim zupełna pustka. Nadeszła wiosna, więc bałwanki zniknęły w najzimniejszych zakątkach świata. Architekt na Syberii, bałwani na Grenlandii i tak dalej. Słyszycie? No właśnie, ja też nic nie słyszę. A jakże trudno opisać narratorowi coś, czego nie można usłyszeć. Wiosna to czas miłości i radości. Wiesz, piesku, mam ochotę odszczekać. To znaczy cofnąć te wszystkie przykre rzeczy, które powiedziałam moim bałwanom. Myślisz, że mogłyby do nas wrócić? O, telefon dzwoni! Bałwany? Nie, to ty, Mikołaju. Królowo? Brzmisz niewyraźnie. Wszystko gra? Tak. Jedyne, co tu gra, to radio, które nastroił ważniak. Dobrze się czuję. Mam drugi telefon na linii. Odzwonię później. Mikołaj? O nie! Nie mówcie mi tylko, że mamy ratować z opresji jakiegoś niezdarnego elfa. Jakiego elfa, ważniaku? Wasza świętość! Co się stało? Nie chciałbym was martwić. Co się dzieje, Mikołaju? Chodzi o mroźność. Co? Co z nią, Mikołaju? Co z mroźnością? Mów natychmiast! Przyznaję, wygląda to poważnie. Ale wiem, jaki lek postawi ją na nogi. A, rozumiem. To niedobór kolagenu. Nie ma spraw. Prześlę jej przepis na mój rosołek. Kucharzu, tu nie chodzi o rosół. To może etopiryna? Bałwanki, to wy jesteście tym niedoborem. My? My? Punkt za poczucie humoru, wasza świętość. Sądzę, że jesteśmy ostatnim niedoborem, który zwali z nóg waszą mrożność. I tu się mylisz, ważniaku. Powiadomię sekretarza jako prawą rękę mroźności. Musi zająć się tą sprawą. Bałwany, pełna mobilizacja. Słuchajcie, mroźność znów wpadła w opresję. Represję. Depresję, pani Karzu. To bardzo poważna sprawa. I tylko my możemy sprawić, że mroźność poczuje się lepiej. Swoją drogą, wszystko u ciebie w porządku, pani Karzu? Oczywiście. Dlaczego pytasz? Cóż, wydajesz się być jakby mniejszy niż zwykle. To pewnie przez to słońce. Przez ten mróz. Mrozi tu jak diabli. Pani Karzu, natychmiast powiedz, gdzie jesteś. Egipt! Widziałeś tam kiedyś jakiegoś bałwana? No właśnie, wygląda na to, że jestem pierwszy. Natychmiast szukaj lodówki. Zaraz wyślę po ciebie Mikołaja. Bałwanki, przygotujcie dla królowej wyjątkowe prezenty. Mikołaj obiecał dostarczyć je błyskawicznie przy pomocy magicznego pyłu. Przygotuję dla niej najmroźniejszy deser dekady. Mój manekin już wyrzuca z siebie te estyrowskie dzieła sztuki, które tworzy dla tubylców i w okamgnieniu zaleje blaskiem królewskiej kreacji całą Grenlandię. Ja zaprezentuję jej plany nowego wystroju pałacu. Jak wy coś wymyślicie? Jak powiedzieli, tak uczynili. W każdym najmroźniejszym zakamarku świata zapanował gwar. Bałwanki poruszyły niebo, ziemię i lodowce, by móc przygotować niespodziankę dla królowej. Wasza mroźność, łap! We'll be right back.
liczy się chęć. A przynajmniej tak nam się wydawało. O nie! Wszystko na nic! Chyba musimy wdrożyć plan B. A czy ten poprzedni nie był już przypadkiem planem Z? Wiem! Bałwanki! Potrzebujemy lekarza! No chyba nie my! Halo? Doktor Lubicz? Tak, królowa mroźności z tej strony Sekłania. Chętnie odwiedziłabym pana osobiście, ale niestety stan mojej mroźności mi na to nie pozwala. Mój sekretarz umówił mnie do pana. Tak. Oczywiście. Wszystko mam z lodu. Z najprawdziwszego lodu. Nie, nie z Big Milka. Z prawdziwego lodu, panie doktorze. Płuca, serce, wszystko mam z lodu. Tak? Oczywiście. Ciśnienie? Ciśnienie to mi najbardziej podnosi panikarz, ale... nie ma go tutaj. Może jakby tak wrócił... Nie, coś mi się pomyliło. On jest na wakacjach. Nie. Dobrze. Mocz i wszystkie badania wykonam. Tak. I przyślę do pana doktora wyniki. Ale myśli pan, że to coś poważnego? Powinnam się martwić? Dobrze, panie doktorze. W takim razie czekam za odpowiedzią od pana. Ja rozumiem, że jestem trochę blada. Ale od razu, jak Big Milk? Nie wiem, co to miało znaczyć. Przecież ja jestem niczym Algida. Dni w pałacu mijały powolno. Jedynym elementem, który poruszał się w innym kierunku niż wydeptana przez królową trasa sypialnia-łazienka, były wskazówki zegara odmierzające gęstniejący czas. O! Przyszła e-recepta od doktora Lubicza. Zobaczymy, co mi jest. Wskazania. Podawać 2 razy dziennie przed posiłkiem. Środek nie wywołuje skutków ubocznych. To dobrze. Co dalej? Rozpoznanie. Ale co to znaczy? Dobrze widzi się tylko serce? Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu? To znaczy... bałwany? Niespodzianka! Dziwne, ale też to czuję. Ups,
przypaliłem jajecznicę. Z naukowego punktu widzenia ta przemiana nie jest możliwa. No cóż, może przekonamy się o tym w kolejnej części.